Czym jest Fundacja SCP? To proste. Fundacja SCP to tajna organizacja pozarządowa mająca na celu utrzymać globalne przekonanie ludzkości o normalności otaczającego ich świata poprzez izolowanie obiektów, istot, a nawet zjawisk anomalnych. Nasza misja to zabezpieczanie. Fundacja zabezpiecza anomalie celem zapobiegania wchodzeniu ich w kontakt z cywilami lub grupami podobnymi. Organizacja dokonuje tego metodami obserwowania, podsłuchiwania oraz pozyskiwania anomalii. Przechowywanie. Fundacja przechowuje anomalie celem zapobiegania ich wpływowi oraz rozszerzaniu się pola oddziaływania poprzez przemieszczanie, ukrywanie, rozkładanie albo utrzymywanie sfery publicznej w przekonaniu o nieistnieniu zjawiska. Chronienie. Fundacja chroni ludzkość przed wpływem anomalii i na odwrót, dopóki zjawiska te nie zostaną w pełni zrozumiane, bądź nowe teorie naukowe nie zostaną opracowane na ich bazie. Fundacja, wykorzystując metody ostateczne, może także anomalie neutralizować lub niszczyć, jeżeli zostaną uznane za zbyt niebezpieczne do przechowywania. Specjalne czynności przechowawcze. Fundacja utrzymuje rozległą bazę danych o anomaliach wymagających aplikacji specjalnych czynności przechowawczych, które zazwyczaj skraca się do postaci akronimu SCP. Fundacja SCP prowadzi dokumentację specjalnych czynności przechowawczych dla wszystkich obiektów, które przechowuje. Dokumenty te opisują same obiekty oraz instrukcje zapewniające bezpieczeństwo ich przechowywania. Każdy obiekt otrzymuje specjalną desygnację, a także klasę oznaczającą trudność w jego przechowywaniu. Więcej o tym w osobnym materiale. Kto nas reprezentuje? Działający poza jurysdykcją, wspierani i poruczani przez każdy liczący się rząd świata, nasza kadra składa się jedynie z najbardziej wykwalifikowanych do naszych celów osób. Od badaczy poprzez agentów i doktorów, każdy pracownik jest ważny do osiągnięcia sukcesu fundacji. Wszyscy pracownicy fundacji zobowiązani są przestrzegać zasad związanych z upoważnieniami bezpieczeństwa, posiadać wiedzę uznawaną za konieczną na ich stanowiskach oraz znać reguły kategoryzowania informacji. Więcej na ten temat w filmie o strukturze zatrudnienia. Pracownicy uznani za winnych pogwałcenia protokołów bezpieczeństwa fundacji zostają zidentyfikowani, ubezwłasnowolnieni i poddani procedurze dyscyplinarnej. Pamiętaj, że praca fundacji ma na celu twoje bezpieczeństwo. Umieramy w ciemności, byś ty mógł żyć w świetle. Jeśli nie posiadasz upoważnień do odtwarzania tego materiału edukacyjnego Fundacji SCP, zgłoś się do najbliższego punktu stacjonarnego Fundacji i zdaj kopię tego wideo. Dziękujemy za współpracę.